czy przebywa często przed budynkiem, wykonując działania, czy telefonując? Tak, proszę Wysokiego Sądu, ja, no, żeby tak nie wyszło, że faktycznie nie zajmuję się niczym innym jak patrzeniem przez okno, prawda, co dzieje się przed budynkiem sądu. Nie jest produkowane. Tak, bo ja, proszę pana, no nie wszystkie te rzeczy mają związek i nie będziemy, wie pan, jakby tak pozwolić świadkom mówić na, wie pan, na tematy niezwiązane z w ogóle ze zdarzeniem. No dobrze, ja jeszcze chcę ja to usłyszeć. Jeżeli tak. Ja usłyszę coś, co ma związek, ja to zapiszę oczywiście. Także ja bym chciał powiedzieć, dobrze, tak? Bo pan mówi tutaj, wie pan, bardzo ogólnie o rzeczach często niezwiązanych, o tym, że był świadkiem jakiejś tam interwencji na korytarzach, co nie ma związku w ogóle ze sprawą. Nie, także to ja muszę oczywiście, o tym wrześniu, że grupa sądziów ja była na poddaszu, tak. A prezes urzędował na zewnątrz. Na zewnątrz, dobrze. I ja to zapiszę, jeżeli słyszę odpowiedź, to... Osobiście widziałem pana Borowego w tym dniu, w czasie, kiedy zgromadzenie się odbywało, widziałem osobiście na zewnątrz budynku, był z panią kierownik finansową. Borowego na zewnątrz budynku, tak. Był tam z panią kierownik finansową. A odpowiadając panu... Pan zapytał, czy często, tak? Wielokrotnie widziałem, jak pan Borowy i pan Wygonowski wychodzili na zewnątrz budynku sami i z uwagi na ruch rąk wyglądało, że wykonują rozmowy przez telefon. Wielokrotnie to widziałem. Ruch rąk, złożenie rąk przy uchu wskazywało, że wykonują rozmowy telefoniczne na zewnątrz. To nie w tym dniu, tylko ogólnie. Tak, ogólnie, to takie było pytanie, więc odpowiadam. Dobrze. Czyli wychodzą na zewnątrz, żeby nie w godzinach pracy nie być podsłuchiwanym. No bo po co wychodzić na zewnątrz i rozmawiać przez telefon? Ale to też nie jest w związku, proszę panu, proszę mi wybaczyć. Proszę Wysokiego Sądu. Ale naprawdę już nie będziemy mówić o tym, co robią sędziowie w danym sądzie, czy idą do toalety, czy rozmawiają przez telefon. No, naprawdę darujmy sobie, tym bardziej, że sprawa jest, tutaj jest rozprawa nagrywana, no nie możemy tutaj z życia prywatnego ujawniać jakieś... No nie wiem, co ma... Proszę Wysokiego Sądu, składam protest działania sądu poza sądem. Nie są działalnością prywatną, sędzia Borowy działa wtedy... Ja rozumiem, pani Słonacki, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja rozumiem, że to, co robił pan Borowy w tym dniu, że wyszedł, rozmawiał jak najbardziej, ale to, że pan widział w jakichś innych dniach, że tam sędziowie rozmawiają przez telefon poza budynkiem sądu... Myśmy nie traktowali, proszę Wysokiego Sądu, rozmowy z panem Borowym jako rozmowy. Ja rozumiem. Myśmy traktowali to, że pan Borowy pytał na nas wyrok poza salą sądową. Dobrze. Czyli sędziowie wyszli na ulicę. Absolutnie, jeżeli coś dotyczy tej sprawy, to na pewno zostanie zaprotokołowane. Proszę Wysokiego Sądu, jeszcze chciałem... Ja odpowiadam za protokół i nie mogę, żeby tam były rzeczy zbędne. Chciałem odpowiedzieć na pytanie. Ja uważam, że to jest bardzo istotne pytanie, dlatego że ono ma związek również z moimi sprawami. Dlaczego? Ja w okresie ostatnich kilku lat... Ja przepraszam, muszę przerwać. Niestety, proszę pana, ja nie pozwolę panu dalej mówić na ten temat. Proszę bardzo, następne pytanie. Ponieważ to nie dotyczy, ja już o pana sprawach nie będę słuchać i proszę bardzo. Dobrze. Nie dotyczy to sprawy. Proszę, jeżeli pan obwiniony chce zadać jeszcze pytanie związane z tym zdarzeniem, proszę bardzo. Proszę wyjaśnić. Gwoli tylko wyjaśnienie, dlaczego panu to pytanie. Tak. W relacjach, w zeznaniach świadków i w odpowiedziach na pytania Wysokiego Sądu, świadków, którzy byli poprzednio, cały czas przewija się wielka aktywność prezesa, dzisiejszego prezesa, wówczas wiceprezesa. Sądu Borowego, że pan sędzia tam dzwonił, były narady, trwały pół godziny, wyszli, weszli, dzwonili, kazali, cały czas przewija się postać prezesa sądu, wiceprezesa Borowego, nie Różańskiego, nie urzędującego wówczas prezesa sądu, tylko cały czas w zeznaniach świadków, którzy zeznawali przed chwilą, była postać Borowego. Moje pytanie brzmi, jakim człowiekiem jest pan sędzia Borowy? Jak jest jego, w pańskiej ocenie, tak w jednym zdaniu... Uchylam to pytanie, przepraszam, uchylam. Chodzi o tą reakcję, tą uchylam reakcję. Uchylam pytanie, przepraszam, naprawdę nie ufam temu człowiekowi. Nie mam żadnego zaufania. Nie mam żadnego zaufania. Uchylam to pytanie, proszę. Jest to ostatnia osoba, której ufam w sądzie, rejonowym w Ostródzie.
Ja mam tylko jedno pytanie. Tak, proszę bardzo. Zeznał świadek do protokołu, że na poddaszu znajdowała się grupa sędziów, że obserwowali zgromadzenie, które przed sądem się znajdowało. Czy oprócz tego świadek zauważył, że inni sędziowie pracowali normalnie, czyli gdzieś w salach przy świadka biurze odbywały się w tym czasie rozprawy, trwały procesy. Czy ten sąd funkcjonował, czy też wszyscy nagle stanęli, jak ta grupa sędziów tam na tym poddaszu, aby tylko i wyłącznie się temu zjawisku przyglądać? Tego obiektywnie nie jestem w stanie stwierdzić. Nie jestem w stanie stwierdzić, nie ponieważ... Nie jestem w stanie stwierdzić, czy... Ja powiem w ten sposób. Inni sędziowie w czasie zgromadzenia odbywającego się przed sądem... Mówiąc na zasadzie... Pracowali, czy prowadzili rozprawy... Mówiąc na zasadzie logicznego rozumowania. Skoro ja identyfikowałem na tych poddaszu grupki sędziów, i że były to osoby, które ja znam, że są to sędziowie Sądu Rejonowego w Ostródzie, no to siłą rzeczy, jeżeli to były grupki takich osób, prawda, no to w tym czasie no nie wykonywali tych swoich obowiązków, czyli nie wykonywali pracy biurowej, czy nie prowadzili rozpraw. Bo to nie, naprawdę, moje spostrzeżenia i z perspektywy pół roku, to, co się tam działo, jakieś grupki sędziów obserwujących, to były grupki, to nie były pojedyncze osoby. To widocznie wówczas te osoby nie pracowały. Natomiast, dobrze. Natomiast co jeszcze chciałbym... Proszę Wysokiego Sądu, ja zadając te pytanie, tak, bardzo proszę. Próbując świadka na tą okoliczność przesłuchać, robię to z prostej przyczyny, zdając sobie sprawę, że nawet te pytania, które zadał mój kolega, czy też ja, nie dotyczą tak naprawdę tego zarzutu, który jest opisany w tym artykule. Ale biorąc pod uwagę fakt, iż policjanci, którzy przed chwilą tutaj zeznawali, że te czynności były prowadzone zupełnie pod innym wykroczeniem, czyli zakłócenia porządku, zakłócenia spokoju, uniemożliwieniu tym samym pracy sędziom, nie ma żadnej pewności, że ta kwalifikacja prawna nie zostanie zmieniona. W związku z czym proszę wybaczyć te pytania, my rozumiemy, no ale myślę, że tutaj sąd będzie wyrozumiały. Ja mam w takim razie tylko jeszcze jedno do pana pytanie. Wspomniał pan, że wyszła do nas razem z panem Borowym i pan to widział, że jest to kierownik, czy też dyrektor, nie wiem jak to w strukturach tego sądu jest dookreślone, pani kierownik... Administracyjna, tak? Finansowy. Tak. Administracyjna to wykonywała telefony, tak, a finansowa wyszła, tak. Czy w takim razie, proszę Wysokiego Sądu, można okazać zdjęcie, które na pierwszej części rozprawy tutaj załączył. I tutaj na tym pierwszym zdjęciu jest pani. To jest ta pani. To jest pani finansowa, tak. Natomiast w związku z tym chciałbym złożyć oświadczenie, że mamy zarejestrowane i ta pani przedstawiła się jako szefowa administracji tego sądu i to ona jako pierwsza wyszła do nas i z nami rozmawiała na temat demonstracji. Tam jest pokazany na tym zdjęciu również fakt zapoznawania się z dokumentami naszymi. Czyli to chciałbym potwierdzić, że jednak to ta pani powiedziała, że jest kimś zupełnie... Ta pani jest znana mi jako kierownik finansowa. Dobrze. Nazywa się Łazarewicz, bodajże Beata. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Natomiast kierownik oddziału administracyjnego nazywa się Iwona Kulasińska. Dziękuję. Dobrze, świadek jest wolny, świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z Ostródy do Iławy. Można się udać do pokoju 17 po zwrot kosztów. Zresztą przepraszam, pan nie był wzywany. To już bierzemy koszty na siebie. Dobrze, dobrze. Przepraszam, to jest pomyłka, pan mi przysługuje. Tak? To tekst będzie awantura w sekretariacie. Nie, może. Zobaczymy, wyjaśnimy tą sprawę. Dobrze.
Przepraszam, bo już tutaj faktycznie na liście pana nie ma, już są tutaj się pomylił. Dobrze. Teraz tak, bym chciała ustalić. Dobrze, proszę bardzo, panie Kalinowski, co chciałby jeszcze pan powiedzieć? Proszę uprzejmie. Chciałem złożyć oświadczenie. Dobrze, bardzo proszę, oświadczenie. Chciałem oświadczyć, że Wysoki Sąd cofnął moje pytanie odnośnie reakcji. Cofnął moje pytanie odnośnie, tak? Odnośnie reakcji sędziego Borowego. Pytanie brzmiało o doświadczenie, w jego ocenie doświadczenie sędziego Borowego i jakim jest człowiekiem. Dobrze. O doświadczenie sędziego Borowego i o to, jakim jest człowiekiem. Zapisaliśmy, panie obywatelu. Dobrze, czy jeszcze może jakieś wnioski dowodowe oprócz tych, co zostały złożone? Znaczy, proszę sądu, bardziej na decyzję w tej chwili czekam. Czekamy, dobrze. Dobrze, może najpierw zaczniemy od ustalenia terminu kolejnej rozprawy. Musimy tutaj odpowiednią ilość czasu też wygenerować. Ponieważ tutaj no też nie możemy wszystkich sędziów, że tak powiem, to znaczy, na jeden proszę, termin proszę wezwać. Proszę Wysokiego Sądu, ja powiem w ten sposób. Nie wiemy, co sędziowie mają do powiedzenia, tak. Czy też jakie były ich motywy wyłączenia się. Oni mówią w swoich tych oświadczeniach czy też pismach o tym, że byli świadkami. I może rzeczywiście, jeśli oni oglądali tylko, tak jak tutaj przed chwilą świadek zeznał, że oni tylko i wyłącznie byli biernymi świadkami, tak. Ale nie możemy wykluczyć, że oni mogą mieć jakąś wiedzę dotyczącą tego postępowania, bo dla mnie jest bardzo istotne, skąd ewentualnie ta wiedza została przez nich zaczerpnięta, na czym ona polegała i czego przede wszystkim dotyczyła. Ja rozumiem, że być może się okaże, że oni będą mówić miałko, na okrągło, i nic do sprawy nie wniosą. Natomiast no, nie chcielibyśmy zrezygnować z tej szansy, żeby ta sprawa jakoś została wyjaśniona. Rozumiem. Proszę sądu, chyba, że, bo sąd praktycznie może wszystko. No, może formalny wniosek, żeby sąd po prostu uznał wniosek Komendy Rejonowej Policji, czy też Powiatowej Policji w Ostródzie, jako tak. Oczywiście bezzasadny. I sprawę zamknął. Nie na tym etapie, nie mogę takiej decyzji niestety, panie Słonawski, na tym etapie podjąć, ponieważ zasadnicza kwestia, którą myślę tutaj nam pan świadek Dąbrowski wyjaśni, nie została tu rozstrzygnięta. Nie znam pana Dąbrowskiego. Dobrze. Nie znam jeszcze ja mam pytanie. Dobrze, najpierw może ustalimy ten termin, dobrze? Żeby tutaj była możliwość wezwania też świadków. Czy 18 kwietnia, poniedziałek, panu odpowiada? Pod warunkiem, że Wysoki Sąd zrobi mi wtedy prezent urodzinowy. Dobrze. W postaci orzeczenia, że wniosek jest bezzasadny. Godzina 10. Godzina 10 nie za wcześnie będzie? Wstaniemy godzinę wcześniej. Dobrze, godzina 10. Ta sama sala. Jeszcze co do sali to ustalimy, bo może jeżeli jasne. Będzie większa sala, to dzisiaj się okazało, że to jest sprawa medialna, także może spróbuję w tym celu jakąś większą podejrzewam, salę. Proszę sądu, że po publikacjach wstępnych dotyczących dzisiejszych tutaj naszych działań, rzeczywiście ta sala się może przydać większa. Andrzej Słonawski, dobrze. I może tak, na pierwszy, że tak powiem, rzut to wezwiemy tych świadków, którzy dzisiaj się nie stawili. Czyli pana Olgierda Dąbrowskiego, pana Bogumiła Pose, który też brał udział w tych akcjach policyjnych. Proszę Wysokiego Sądu, jeżeli pan Pose ma powiedzieć to samo, co powiedzieli dotychczas. Natomiast ja muszę, ponieważ aha, jest tak? Rozumiem. Znaczy, dobrze. Jest tak napisane, że ja wiem. Inni, ale inni to no, brał udział i musi być jako świadek przesłuchany. Jasne. Dobrze, czyli tak, pan Pose, pan Dąbrowski. No i może zaczniemy od sędziów tutaj w kierunku. Wezwiemy pierwszych z listy, może od 1 do 6 może niech tak będzie. Zobaczymy, bo część na pewno, albo może
od 1 nawet pozycja, od 1 do, no niech będzie połowa, do 9. Do 9, myślę, że sędziowie nie będą mieli aż tyle do powiedzenia, także od 1 do 9, no i zostawimy to sobie do końca dnia. I teraz tak, pani Słonawski, co do tych zapisów na tych płytach. No, czy pan ma to gdzie przegrać dzisiaj? O, tak, oczywiście, na sekretariacie teraz przyjdzie. W sekretariacie wziąć i przegrać sobie, wszystko, tak? Tak, nie ma żadnego problemu. Jeżeli tylko takie zarzuty wysoki sąd wyda, zaraz to. Dobrze. Tutaj chciałam powiedzieć też, że zarządzenie o tym, żeby panu wydać te kserokopie, ja wydam, tylko jest taka zasada, że po uiszczeniu opłaty, dobrze? Proszę sądu, jest problem. Część, tak? Ja napisałem o kartach, część one są na dwie strony pisane, tak? W związku z czym pani z sekretariatu powiedziała, że wystawi mi cenzurę do uiszczenia. Tak. Wtedy, i wówczas te opisy zostaną panu wydane. To ja to zaraz zrobię, jeżeli tylko pani upora się. Czy jeszcze jakieś kwestie tutaj, nie wiem, proszę mi przypomnieć, zostały niewyjaśnione? A ja jeszcze chciałam, o właśnie, mam jeszcze do pana taką prośbę, ponieważ pan mówi o tych załącznikach, które są, czy ma pan możliwość wydrukowania, czy wskazania, czy okazania treści do złożenia do akt sprawy, jakiej treści załączniki zostały do tego urzędu przesłane? Proszę Wysokiego Sądu, raz jeszcze powtarzam, że był wysłany pakiet, znaczy plik PDF-u, w którym było to dookreślone, gdzie była pieczątka, gdzie był podpis organizatora, bo zapominamy o jednej rzeczy. Organizatorem nie był ani pan Waldemar Kalinowski. Oczywiście, porozumienie radzkie. Ani nie byłem ja. Myśmy byli odpowiedzialni Oczywiście. Za to zgromadzenie. Tak, dobrze. Dobrze. Panie Słonawski, czy ja mogę pana zobowiązać do tego, żeby pan to złożył na następny termin? Tak, dobrze. Tak. A z drugiej strony mam jeszcze w takim razie prośbę, czy też wniosek, nazwijmy to, do sądu. Aha, pan mu powie tak, ponieważ nie był wezwany, to pan mu powie, że mu nie przysługuje, że ja się pomyliłam, tak? Tak, że rzeczywiście, że jednak nie przysługuje za ktoś. W takim razie proszę Wysokiego Sądu, żeby, że tak powiem, tej proceduralnej sprawiedliwości stało się zadość, to w